Dzień dobry, witam serdecznie. Jeżeli podobała Wam się opowieść o konfiturze szczęścia, możemy ją teraz zrobić w domu. Najpierw proponuję, żebyśmy poszli na krótki spacer. Do parku, na łąkę, albo na przykład na pole. I spróbujmy zaobserwować, tak jak Zuza, co ciekawego tam się kryje w tej trawie. Może to być właśnie piękna trawa, a może jakieś kwiaty różnego koloru, a może jakaś jabłoń kwitnie albo wiśnia. Mi udało się zebrać takie oto okazy. Mamy tutaj mlecz, który teraz ładnie kwitnie, gałązkę wiśni oraz taki jakiś fioletowy jeszcze kwiat. Bardzo drobny i delikatny, ale zerwałam też trochę trawy, ponieważ ma piękną, soczystą zieleń. Co będzie nam potrzebne, żeby zrobić konfiturę szczęścia? Po pierwsze, słoik, w którym zamkniemy naszą konfiturę. Jaki mamy? Czy duży, czy mały? Wszystko jedno. Nożyczki. Kartki kolorowego papieru. Jakiś pisak. Wstążeczka do naszej konfitury. Te żółte mlecze, które zebrałam, będą mi się kojarzyć z tą żółtą kartką. Dlatego wytnę teraz paseczki żółtego papieru. Teraz wytniemy paski zielonego papieru, który będzie mi przypominał o pięknej zielonej trawie. Te fioletowe, drobne kwiatuszki będą przypominały mi ten kolor fioletowy. Dlatego wytniemy teraz fioletowe paski. I została jeszcze ta piękna gałązka. Ona jest jasna, więc posłuży nam do tego ta jasna kartka. Wycinamy paski kwitnącej wiśni. Jak już mamy wszystkie paski nacięte, wkładamy te nasze paski do słoika. Mieszamy wszystko, całą konfiturę. Teraz zakrywamy nasz słoik. No i etykieta, oczywiście. Bierzemy małą kartkę papieru i napiszemy na niej konfitura szczęścia. Nawlekamy na naszą tasiemkę i przyczepiamy do słoika. Tak przygotowaną konfiturę szczęścia możemy przechowywać sobie na naszym parapecie, a kiedy będzie pochmurny dzień, możemy otworzyć sobie tę konfiturę i przypomnieć sobie wszystkie zapachy, które nam towarzyszyły podczas naszego spaceru.